Cześć, dzisiaj Wam opowiem o dwóch książkach, które przeczytałem w odstępie 4 lat, ale w trakcie lektury jednej przypomniała mi się druga, więc musiałem ją sobie przypomnieć. I o dwóch książkach różnych autorów, z różnych okresów, ale bardzo podobnych do siebie, dzisiaj będę mówić. Zapraszam. A tymi książkami są książka Michała Cichego, Pozwól rzece płynąć, z wydawnictwa Czarne, i książka Jerzego Kędzierskiego, Opowieść mężczyzny, który zarabia śpiąc, z wydawnictwa Rose Maria. Obie książki przeczytałem bardzo szybko. Z tym, że tę książkę przeczytałem w 2013 roku, a tę w ubiegły weekend. Są one do siebie bardzo podobne, choć mają trochę inny zakres tematyczny. Książka Michała Cichego została wydana dość niedawno. Była polecana m.in. przez dziewczyny z kanału Krótka Przerwa, Justynę i Natalię. Także widziałem dobre opinie pod moim ostatnim filmikiem, że ta książka się podoba. No i ma prawo się podobać. A to z tego względu, że ta książka mówi o tym, żeby się nie spieszyć, żeby dostrzegać naszą codzienność, to co nas otacza, i żeby z tego czerpać radość. Powiem tak, że myślałem, że ta książka będzie bardziej o naturze, będzie coś w stylu 12 srok za ogon, ale nie, ta książka jest o mieście, a dokładnie o warszawskiej Ochocie, o której autor pisze tak. Opisuję Ochotę, bo ją kocham. Kocham Ochotę nie dlatego, że jest najpiękniejsza, tylko dlatego, że jest moja. Gdziekolwiek bym mieszkał, znalazłbym tam coś dla siebie. W naszej erze uważa się, że źródłem szczęścia jest wybór. Ale dla mnie ważniejsza jest zgoda na to, czego się nie wybiera. Przyjęcie pełni własnego losu. Najbardziej kocha się to, czego się nie wybrało. Tak jest ze sobą samym, tak jest z okolicą, tak jest z rodziną i tak jest też z ojczyzną. Pamiętam, jak lata temu byłem na kursie angielskiego w Dublinie i pierwsze kilka dni było naprawdę dla mnie ciężkich, ale w dniu, kiedy pogodziłem się z tym, że jestem daleko od rodziny, daleko od znajomych i w sumie jestem prawie sam rzucony w to nowe miejsce, które w sumie sobie sam wybrałem i to zaakceptowałem, pokochałem to miejsce, pokochałem to miasto i poczułem się dużo lepiej. I tutaj tak jest w tej książce, że autor mówi nam, opisuje, on nic tutaj nam nie wmusza, on po prostu opisuje tą codzienność, opisuje kolory warszawskiej Ochoty, opisuje tych ludzi, jakich spotyka i miejsca. Także opisuje pogodę, jaka była w 2009 roku, kiedy ta książka była pisana. Naprawdę fajna książka. Bardzo tutaj zaznaczyłem sobie jeden taki fajny fragment odnośnie ludzi, jakich tam spotyka. I mimo tego, że nie wszyscy są tacy fajni, autor nie traci nadziei. I tutaj jest o jednym takim panie Stalinie. Naprzeciwko, pod 17 mieszka pan Stalin. Jest gdzieś o 10 lat starszy ode mnie i wygląda jak pierwowzór, tylko grubszy. Łazi na szeroko rozstawionych nogach i zawsze w białej siatce nosi co najmniej 6 piw. Ziutek, Marek i reszta tutejszego towarzystwa mówi na niego kaczor. Kiedyś próbowałem mu powiedzieć dzień dobry, a on mi wtedy odpowiedział, że mi przypierdoli. No, tak jak mówiłem, autor się nie zraża niepowodzeniami. On rozmawia ze wszystkimi i z lokalnymi zbójami, których zna. Rozmawia z panią z kiosku, rozmawia z ludźmi, których zaczepia jego pies. Naprawdę fajne, to wszystko jest opisane, takie jest uświadamiające nam, że dobrze znać swoją lokalną społeczność, dobrze się w niej zaaklimatyzować, nie odgradzać się od wszystkich i nie czuć się lepszym, gorszym. Po prostu żyć w zgodzie z nimi i właśnie pozwolić rzece płynąć i tak z tym nurtem tej małej, lokalnej społeczności jakoś wsiąknąć, bo wtedy żyje się o wiele przyjemniej. Z kolei ta książka Jerzego Kędzierskiego, Opowieść mężczyzny, który zarabia śpiąc. O tej książce dowiedziałem się z radia. Były czytane fragmenty, bardzo mi się spodobały. Skontaktowałem się wtedy z autorem na Facebooku i kupiłem od niego bezpośrednio tę książkę z autografem. Tutaj z kolei autor, Jerzy Kędzierski, który na co dzień zajmuje się
tłumaczeniem z języka czeskiego, więc sporo w tej książce jest także poleceń dotyczące książek właśnie z tego języka. Przedaję także książki na Allegro, stąd ten tytuł. Jest tutaj sporo poleceń, jeśli chodzi o książki, i to jest naprawdę duża zaleta. W tej książce jesteśmy w Poznaniu. Autor i zarazem główny bohater ideologicznie jest mi trochę odległy, ponieważ jest bardzo zakorzeniony w Kościół katolicki. Wydawnictwo też jest katolickie, ale powiem wam, że w sumie nie bardzo mi to przeszkadzało. Nie przeszkadzało mi to dlatego, że poznałem inny punkt widzenia i inny typ katolicyzmu, który z jednej strony bardzo mi odpowiada i bardzo mi się podoba, i nie mam nic przeciwko innym ludziom z innym światopoglądem. Do czasu, aż nie robią komuś krzywdy. Tutaj autor nie robi krzywdy, wręcz przeciwnie, trafnie opisuje ludzi, jakich spotyka, opisuje miejsca. Jest to książka taka trochę powolna, tak idziemy przez to miasto i to życie razem z tym mężczyzną, który zarabia śpiąc. W pewnym momencie kiedyś, jak czytałem tę książkę, to uznałem, że tak samo mam, bo też zarabiam, kiedy śpię. Tutaj jakaś nic porozumienia między mną a autorem była nawiązana. I tak samo tutaj mamy sporo nawiązań do lokalnej społeczności, do tego, żeby celebrować tę lokalność i tę nawet w wielkich miastach, tą małą miasteczkowość. Zaznaczyłem sobie dwa cytaty, tak żeby wam pokazać, jak tutaj ta narracja w tej książce wygląda. Mój listonosz, odkąd się ożenił, nie przeczytał żadnej książki. Za to przytył 14 kilo. To przez komputerowe gry mówi. O tym, że nie przeczytał żadnej książki, mówi bez wstydu. To, że przytył 14 kilo, widać. Przecywilizowana cywilizacja. Nawet listonosze cierpią na brak ruchu. Co za czasy. I drugi cytat, jaki sobie zaznaczyłem w tej książce, także dotyczy czytania. Ponieważ autor jako tłumacz może sporo powiedzieć o tym czytaniu. Czytanie jest dobre, ma sens. Czytamy nie po to, by się uczyć, ubogacić, poznać różne światy, inne wrażliwości. Nie. Czytamy po to, by wiedzieć, że inni myślą i czują tak samo jak my. Mógłbym polemizować z tym cytatem, ale on się zgadza. Jednak mam coś z nim wspólnego. W tej książce jest coś takiego, że w sumie chciałbym być takim człowiekiem jak bohater tej książki. Nie we wszystkim jestem, w niektórych momentach się zgadzam i widzę samego siebie, w innych nie widzę, chciałbym widzieć albo nie chciałbym widzieć. Jest to taka alternatywna trochę w pewnych względach wersja mnie, więc bardzo mi się podobała. Bardzo wam polecam obie książki Michała Ciechego i Jerzego Kędzierskiego. Jeśli nie czytaliście książki, pozwól rzece płynąć, to koniecznie ją sobie sprawdźcie, bo naprawdę szybko się czyta, bardzo ciekawa lektura. A jeśli ją czytaliście i wam się ta książka podobała, sięgnijcie po książkę Jerzego Kędzierskiego, Opowieść mężczyzny, który zarabia śpiąc. Może jeszcze gdzieś w księgarniach internetowych jest dostępna, nie sprawdzałem. Obie książki warte uwagi, warte polecenia. To by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. I mam nadzieję, że wam się podoba moje nowe tło, które sobie wyremontowałem. Jak mnie nie było na kanale, to remontowałem sobie trochę w domu i tak. I teraz widzicie efekty. Dobrze, no to teraz już się żegnam. Cześć.